Witam Państwa serdecznie z foyer Filharmonii Narodowej. Przed chwilą skończyły się występy pianistów, którzy grali w czwartej sesji drugiego dnia 17. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina. Rozpoczął tę sesję Ki Kong, 22-letni pianista chiński. Utalentowany to za mało powiedzieć, absolutnie genialny. Kształcił się w słynnej szkole artystycznej w Shenzhen, tej samej, która wcześniej wychowała laureata konkursu w roku 2000 Yun Di Li. A potem jeszcze dopełniał swojej formacji w słynnej amerykańskiej uczelni Juilliard School of Music. Uczelnia uczelnią, ale siła talentu, siła wyobraźni i ten niezwykły świat dźwięku, który ten pianista potrafi kreować, to dopiero daje możliwość oddania sprawiedliwości dziełom Fryderyka Chopina. Wszystkie utwory, które w jego wykonaniu usłyszeliśmy, i Nocturne Esdur, absolutnie zjawiskowy, Etiuda Asdur z opusu 10, Etiuda Amol z opusu 25, ta tak zwana rewolucyjna, oparta na temacie trąbki Pocztyliona, no i wreszcie absolutnie zjawiskowa ballada F-moll. Ja myślę, że te wszystkie cztery utwory przechodzą do takiej pamięci tego konkursu. Jest coś takiego jak Muzeum Pamięci, prawda? I w którym to muzeum trwa pamięć o największych kreacjach konkursu w przeszłości. Tak jak do dzisiaj pamiętamy etiudy Władimira Ashkenazego z 1955 roku. Tak jak pamiętamy zjawiskowe Scherzo Cismol Marty Archerich, zaprezentowane tutaj na tej estradzie 10 lat później, czy też fenomenalna etiuda Cismol. Jak pamiętamy ciągle z podziwem, choć artysta dojrzał, ale wtedy grał zjawiskowo Andante Spianato i wielkiego Poloneza Esdur Christian Zimmermann, no czy wreszcie etiudy Amol, opus 25, numer 4, Dank Tysona. To wszystko zostaje w pamięci konkursu, w legendzie tego konkursu, powiedziałbym, i te cztery utwory, które usłyszeliśmy w wykonaniu genialnego pianisty Ki Konga z Chin, one w tej pamięci będą trwały. A na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, mianowicie Nocturne Esdur, zagrany cudownym dźwiękiem, kreujący taką niezwykłą aurę też, nastrój poetycki, ale tam jest taka szczególna trudność, mianowicie w prawej ręce mamy do czynienia z dwugłosem, to znaczy jedna ręka realizuje dialog dwóch głosów. Fenomenalnie to zabrzmiało. Etiuda Asdur, opus 10, no, to cieniowanie, to modelowanie frazy w takim tempie, z taką lekkością słyszymy jeszcze rubato, a więc taki naturalny oddech, jaki przystoi mowie czy śpiewowi. Konforca w sposób gigantyczny, heroiczny zagrana etiuda Amol. No i o balladzie to właściwie nie wiem co powiedzieć. Po prostu dech zapierało, jak słuchaliśmy tego wykonania, tej kreacji, chciałbym powiedzieć. My tego słowa kreacja, myślę, często nadużywamy, a o kreacji możemy mówić wtedy, kiedy ta sfera w tekście nutowym, która jest otwarta na dopełnienie artysty, współtwórcy, ukazuje nam takie rzeczy, których dotąd, czytając ten tekst nutowy, nawet się nie domyślaliśmy. Po prostu zapierało dech w piersiach i Niemcy taki poziom wykonania nazywają Schallplattenreif, czyli absolutnie nadające się do nagrania płytowego. Proszę Państwa, często mówimy, że pianista ma znakomitą technikę. Nad tym słowem też warto się tutaj pochylić przez chwilę, bo technika to nie jest tylko to, co Niemcy nazywają Fingerfertigkeit, czyli ta biegłość palców, zdolność gry szybkiej, prawda, bezbłędnej. Nie, technika jest czymś więcej, czymś daleko szerszym. Technika jest to taki zasób umiejętności pianistycznych i artystycznych, który pozwala dziełu przemówić w całej pełni. A więc technika to jest też piękny dźwięk. Technika to jest pianissimo, które nie zamiera w swojej sile ekspresyjnej, a błyszczy jakby światłem swoistym. No wreszcie, jak realizuje dzięki właśnie technice artysta zapis crescendo?
Pianiści myślą, a to coraz głośniej. Nie, crescendo po włosku znaczy narastając, crescere rosnąć. Crescendo narastając. Ale efekt narastania, wzbierania można uzyskać nie tylko dzięki dynamice, także dzięki ekspresji, także dzięki sile narracji, także dzięki chwytom retorycznym, pomijając czynnik dynamiki. I wtedy nie trzeba uciekać w głośność i wtedy rozgrywamy całą opowieść tej ballady F-moll w sferze piano, pianissimo, mezzo-piano, a siła, moc wybłyskuje tytułem kontrastu w stosunku do tego tła w chwilach kulminacji. No, wielka przygoda. Myślę, że tak jak powiedziałem, to wykonanie i ta postać zostanie w legendzie konkursu, niezależnie od tego, jaki będzie los tego pianisty, ale myślę, że daleko, daleko zajdzie. Potem wystąpił pianista czeski, Marek Kozak, też 22-letni. Powiem, że to jest dobry pianista. No, nieźle wypadł Nocturne d'Esdur w jego wykonaniu, ale za dużo było tutaj takiej samokontroli, takiego klasycznego ładu, takiego dystansu wobec samego siebie. No i oczywiście na tle genialnego Qigonga wypadł blado. Proszę Państwa, my jeżeli oceniamy grę pianisty, to oceniamy ją zawsze względem dzieła. Czy ona czyni zadość treściom, które chcą być wypowiedziane w akcie wykonawczym, a więc względem dzieła. Ale na konkursie oceniamy grę względem gry innego pianisty. Jeżeli pianista Z gra, a przed chwilą grał pianista Y, a potem będzie grał jeszcze inny pianista, to my porównujemy te gry. I dlatego konkurs jest bezlitosny wobec takich osobowości jak pan Marek Kozak, ponieważ dobry skądinąd artysta wypada blado w cieniu tak znakomitego, właściwie genialnego interpretatora Chopina, jakim jest Chińczyk Qigong. No i wreszcie dwaj Polacy, pan Łukasz Krupiński, 23-letni pianista, wcześniej na poziomie liceum muzycznego, wychowanek pani profesor Joanny Ławrynowicz, a obecnie studiujący w Akademii Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem profesor Alicji Palety-Bugaj. Bardzo przyzwoicie właściwie wypadł ten występ, Nocturne c-moll, tam gdzie jest ta trzecia część szczególnie trudna, absorbująca, fakturowo gęsta, artysta potrafił powściągać tempo, potrafił powściągać emocje i rzeczywiście to forte brzmiało z pewną kulturą, pięknie zaśpiewał temat w części pierwszej. Etiuda arpeggiowa, miękka, z takim ładnie wygiętym łukiem frazy, śpiewna, no bardzo, bardzo przyzwoity występ. Z kolei Krzysztof Książek, 23-letni pianista, pracujący od 10 lat pod kierunkiem profesora Stefana Wojtasa, zaczął od nocturnu Fismol z opusu 48, był zasłuchany. To był naprawdę ładnie zbudowany nocturn, piękny nastrój, absolutnie ciepły dźwięk, takie dolce cantabile. Potem niestety coś się stało. Ja muszę powiedzieć, że cena, jaką płacą artyści za występ w tym konkursie, te miesiące już stresu, chorób żołądka, no różne okoliczności się mogą zdarzyć. Przede wszystkim jedna rzecz potwornie destrukcyjnie oddziaływuje na interpretatora, mianowicie poczucie czasu. W tym stresie artysta ma zupełnie inne poczucie czasu i może wypaść z normy. Tak się stało właśnie w przypadku pana Krzysztofa Książka. Etiudy były za szybkie, scherzo, po prostu zapędzone. A przecież jest to pianista, którego słyszałem naprawdę w bardzo dobrych wykonaniach i szkoda, że akurat ten stres, ta trema położyły się tutaj takim cieniem na jego występie. Absolutnie była to produkcja daleko poniżej tego, co artysta rzeczywiście potrafi i na co go stać. Jedna uwaga taka natury zupełnie pozamuzycznej. Ja myślę, że zdecydowanie brak jest w naszych uczelniach takiej postaci, jak na przykład psycholog,
który potrafi pracować nad formą psychiczną, nad przygotowaniem psychicznym artysty. Jeżeli sportowcy mają cały sztab ludzi, którzy tę formę właśnie psychiczną kształtują po to, żeby osiągnąć sukces, to uważam, że nasi pianiści, często utalentowani, nie mogą pozostać bez opieki psychologa. No i wreszcie spotkanie trzecie z kolei na tym konkursie, pianistka amerykańska, ale z rodziny mieszanej chińsko-japońskiej, Rachel Naomi Kudo. Ja myślę, że w ogóle na konkursie chopinowskim, tak trudnym konkursie, nie warto występować po raz drugi, a już na pewno po raz trzeci. Z Rachel Naomi Kudo spotkałem się 14 lat temu. Miała wtedy 14 lat, występowała w Dusznikach na festiwalu chopinowskim. Pamiętam rozmowę z nią, zapytałem, jak to jest, przecież ty w tak młodym wieku, 14 lat, grasz wszystkie etiudy z opusu 10 Chopina, 12 etiud. To jest taka tour de force przecież pianistyki. Ona na to, ano wie pan, właściwie grałam 4 do maja, ale kiedy pan profesor powiedział mi, że jadę do Dusznik wystąpić na festiwalu chopinowskim, no to pozostałe 8 etiud nauczyłam się w 3 miesiące. To jest niewiarygodne. Bardzo wysoki poziom pianistyki wtedy reprezentowała, taką niezwykłą świeżość. Wystąpiła na konkursie chopinowskim po raz pierwszy w 2005 roku, mając lat 18, i doszła do finału. Pamiętam piękne wykonanie Poloneza Rachel Naomi Kudo. 5 lat później pojawiła się znowu na estradzie Filharmonii Narodowej. No niestety ta okoliczność, że muszę dowieść, że po tych 5 latach stoję wyżej, gram lepiej, a przecież jest pod obstrzałem krytyki, prawda? No więc psychicznie nie wytrzymała i nawet nie doszła do trzeciego etapu. Boję się, że tym razem może być podobnie, bo proszę państwa, na czym polega cały problem? Niewątpliwie dojrzała, niewątpliwie wiedza o muzyce, rozumienie sensu dzieł jest daleko wyższe niż wtedy. Ale jednocześnie wzrasta samokrytycyzm, jednocześnie spada wytrzymałość psychiczna, no takiego stresu, jak udowodnię wam, że jestem lepsza od mojej formy w 2005 roku. To jest po prostu ponad siły normalnego człowieka. Przy okazji jeszcze no, piękna kobieta, bardzo też inteligentna, władająca językami, z takiej rodziny profesorskiej, też o wysokim wykształceniu, szkoda. Następnie pojawiła się na estradzie Kate Liu, która była właściwie przybyszem nie z tego świata. Proszę państwa, w tym konkursie, gdzie tak często mamy do czynienia z wykonaniami zapędzonymi, z przesadnym tempem, z troppo presto, prawda, które obraża po prostu ducha muzyki Chopina, to ona grała wszystko jak gdyby w zwolnionym tempie. Na przykład zaczęła nokturn Hadur z opusu 62 eterycznym dźwiękiem. Miałem wrażenie, że spod palców tej kruchej, drobnej pianistki wydobywa się dźwiękowy puch. Udało jej się zatrzymać czas. Ten nokturn zabrzmiał jak marzenie senne. A potem była etiuda Amol z opusu 10, chromatyczna, leciuteńko, no, z lekkością motyla zagrana. No i potem Fantazja F-mol, utwór piekielnie trudny od strony muzycznej. Mówiliśmy tutaj to już raz od strony symbolicznej, ale znowu ta fantazja była wypowiedziana nieomal szeptem. I nieomal w podwójnie zwolnionym tempie. Zdawała się w ogóle nie zwracać uwagi na salę, na jurorów, tylko zdawała się mówić, słuchajmy się, jak piękny jest ten akord, jak piękna jest to modulacja, jak pięknie brzmi ta fraza. Zatrzymajmy się, przestajmy pędzić. Dokąd przecież? Ale ja myślę, że oczywiście wielu słuchaczy potraktowało tę interpretację jako nie do przyjęcia w naszym kontekście kultury. Ale ja myślę, że należy wziąć pod uwagę te głosy, które znamy z XIX wieku. Robert Schumann mitykował swoją małżonkę, Klarę, świetną pianistkę. Grasz za szybko, stanowczo za szybko. Liszt grał o wiele wolniej niż dzisiaj się gra, czego mamy dokumenty i świadectwa. I ja myślę, że to zanurzenie się na chwilę
właśnie za sprawą pani Kate Liu, w ten czas spowolniony w muzyce, w ten szczególny sposób przemawiania przyciszonym głosem, on może być takim katartycznym doświadczeniem dla nas. On może dać do myślenia, gdzie my brniemy, czy nie za szybko. No i wreszcie, jakby dla kontrastu, pojawiła się artystka 30-letnia, Tian Lu z Chin. Zaczęła od skerca hamol. Grała na instrumencie facioli, a więc szczególnie predestynowanym do gry wyrafinowanej. Ale jak dorwała się do tej pierwszej części skerca hamol, to myślałem, że za chwilę powyszarpuje te klawisze z klawiatury i ów fortepian facioli zdawał się po prostu jęczeć z bólu, jak ona grzmociła pierwszą część skerca hamol. Ale okazało się w nokturnie Hadur, op. 62, że jest to zupełnie inna osobowość, że potrafi smakować grę cichą, dolce, piano, piękny śpiew. To samo ładnie zagrała etiudę chromatyczną i następnie znowu wrócił w niej ten taki temperament samuraja i zagrała etiudę c-moll rewolucyjną, no tak, że właściwie roznosiła fortepian. Dlatego, choć grała ostatnia, to ostatnie słowo rezerwuję dla drugiej znakomitości dzisiejszego wieczoru. Jest to pan Eric Lu, młodziutki pianista, 18-letni z USA, kształcony w znakomitej uczelni, takiej elitarnej uczelni, w przeciwieństwie do Juilliard School of Music, Curtis Institute, jak powiedziałem przed południem, stworzony przez Józefa Hoffmana. To jest właśnie taka wylęgarnia elity pianistycznej. Więc on kształcił się w Curtis Institute, a także pracował pod opieką Dunk Tysona, laureata konkursu Chopinowskiego z roku 1980, no i obecnie jurora tego konkursu. Artysta uzyskał pierwsze nagrody na konkursie Chopinowskim w Miami, to jest dosyć poważny konkurs, pierwsza nagroda na konkursie w Moskwie, pierwsza nagroda na konkursie w Ettingen, a ma 18 lat, chwileczkę, niepełne 18 lat, bo skończy je dopiero w grudniu, więc bardzo młodziutki. No i to jest zupełnie inny typ artystyczny, mianowicie taki biegłość pianistyczna bezapelacyjna, to znaczy skończona wirtuozeria, oddana w służbie muzycznej treści, ale taki trochę powściągający swoje emocje. Wydaje mi się, że góruje tutaj czynnik intelektualny, który pozwala mu wspaniale kreować formę. On widzi formę na przykład dużego dzieła, jak ballada F-moll, jak gdyby z lotu ptaka i od razu z perspektywy całości kształtuje przebieg tej dźwiękowej opowieści, oczywiście nie zaniedbując szczegółów. No, jest to absolutnie wielki talent, wspaniałe palce, wspaniały aparat gry, no ale poza tym ta przeźroczystość też, prawda? No, myślę, że to jest jeden z tych pianistów, których możemy zaliczyć do elity tego konkursu, a więc on, a więc Ki Kong, ten, który rozpoczynał popołudniową sesję. No i przypomnijmy jeszcze raz, bo państwo muszą, że tak powiem, wprowadzać do swojego Muzeum Pamięci te nazwiska. Michel Candotti z pierwszej sesji, Galina Czistiakowa, pianistka rosyjska, Song Jin-ho, Koreańczyk, cudowny, 21-letni. Następnie Chi Ho Han, też z Korei. No wreszcie Se Jeon Kim, Korea, zjawiskowa, przypomnę, etiuda cis-moll op. 27, zagrany, no, zjawiskowy nokturn, prawda? Etiuda e-moll op. 25, ballada f-moll. No i wreszcie Aimi Kobayashi, artystka z Japonii. Proszę zwrócić uwagę, no i ci dwaj, których tutaj w tej chwili omówiłem występy. Proszę państwa, co się stało, że w tej chwili w Azji jest tak wysoki poziom sztuki pianistycznej, bo jest tak wysoki poziom pedagogiki? Ja pamiętam, że w roku 2010, kiedy ogłoszono werdykt jury i triumfatorem tamtego konkursu był młodziutki pianista chiński Yun Di Li, 18 lat, będąc w studio, połączyliśmy się z pianistą chińskim, już nestorem
z legendarnym Fucungiem, który w 1955 roku zaistniał tutaj, pokazał, że mazurki Chopina, wtedy uzyskał za nie nagrodę, może grać również Chińczyk, człowiek z innej części naszej półkuli. Ja się go zapytałem, proszę pana, co się stało teraz, że taki sukces pianisty chińskiego, że jest triumfatorem konkursu chopinowskiego, jest możliwy? On odpowiedział, wie pan, dawniej nasi pianiści jeździli do profesorów z Polski się uczyć. Ja sam, mówił Fucung, uczyłem się u profesora Drzewieckiego. A dzisiaj jest tak, że moim zdaniem warto by, żeby polscy pedagodzy jeździli uczyć się do chińskich profesorów. Myślę, że on nie żartował i że miał w tym twierdzeniu wiele racji. Tyle chciałbym państwu powiedzieć odnośnie do dzisiejszej popołudniowej sesji przesłuchań. Jutro rozpoczyna się trzeci dzień i to będzie po tej przedpołudniowej sesji, będziemy już na półmetku pierwszego, tak straszliwie trudnego etapu przesiewu selekcji tegorocznego konkursu chopinowskiego, gdzie, jak już powiedzieliśmy, wyłoniły się talenty wielkiej miary i osobowości naprawdę fascynujące. Dziękuję za uwagę.